Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo. Zrobimy sobie dzisiaj QA dietetyczne. Jeżeli macie pytania, to zapraszam do zadawania. A ja już na wstępie powiem, bo zapewne znowu pojawią się pytania o to, co mi się tutaj stało. Niektórzy się martwią, że się wywróciłam na rowerze, że się wywróciłam w ogrodzie. Otóż są to resztki lasera. Jest to, to w ogóle nie jest powierzchowne, tylko to się dzieje wewnątrz, w skórze. Bo był to laser do usuwania właśnie tych rozszerzonych naczynek. Także wyglądam trochę jak po wojnie, ale i tak dzisiaj wyglądam świetnie, bo nie jestem spuchnięta. Natomiast przez ostatnie trzy dni miałam taką opuchliznę, że nie byłam w stanie się pokazać. Dobra, dajcie znać, czy macie jakieś pytania dietetyczne. Dzisiaj odpowiadam na pytania, czy można prosić o kod do filtra. Wody, słuchajcie. Fit Aqua. Tam, jest, tam działa nasz kod rabatowy Iwen i on daje 20% rabatu. To jest bardzo dużo na tego typu urządzenia. I powiem Wam, że bardzo dużo osób też. Bo wczoraj na Story wam mówiłam o tym, że są pewne hasła, które można sobie wpisać i dzięki temu uruchamiacie automatyzację. Na przykład, jeżeli ktoś szuka różnych rzeczy na, na moim Instagramie, wystarczy, że wpisze szukam i rozpoczyna się automatyzacja. I wiecie, co okazało się, że najczęściej wyszukujecie właśnie najczęściej wyszukujecie kody rabatowe. Wydawało mi się, że już jakby każdy to zna, każdy to wie. Ja dla Was załatwiam różnego rodzaju zniżki w firmach, które są komplementarne. Ja tych próśb o współpracę dostaję bardzo dużo, ale nie ma takiej możliwości, żebym ja współpracowała z wszystkimi firmami, które się zgłaszają, dlatego że jak wiecie, są to często takie rzeczy, które jakby w ogóle nie są zgodne z moją filozofią. Dlatego we współpracy macie tylko te firmy, z którymi, które są jakby komplementarne, które oferują produkty zgodne z moją filozofią, i wszystkie te zniżki macie w centrum zniżek, które macie w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to jest aplikacja mobilna Pogotowie Dietetyczne, i tam wejdziecie do aplikacji, jest jak sobie pniecie, to na drugiej stronie jest centrum zniżek, i druga to jest strefa okazji. Wchodzicie na stronę iwendieta.pl w zakładkę Strefa okazji, tam macie wszystkich naszych partnerów. Także, jeżeli zastanawiacie się, jaki to był kod do Mazon, Best Lab, Lab One, czy te filtry wody, czy jakaś zdrowa żywność, to wszystko znajdziecie tam. Zawsze kod brzmi tak samo, on nazywa się po prostu iwen. Są tylko nieliczne wyjątki jak laboratorium, laboratorium Śląskie, gdzie jest iwen 21. No dobra, to mam nadzieję, że temat kodów rabatowych został odpowiedziany. Zobaczę jeszcze co tutaj wcześniej pytaliście, bo widzę, że od razu przystąpiliście do zadawania pytań. Dajcie znać, czy u was też dzisiaj jest tak gorąco jak u mnie. To jest kolejny taki dzień, gdzie ja szukałam sobie przestrzeni o 13. Jest tak mocne światło, że właśnie w ten sposób dziwny się odbija. Chciałam zrobić na zewnątrz, żeby było trochę przyrody, ale na zewnątrz niestety się już teraz nie da, nie da się wytrzymać. Jak poradzić sobie z wiecznym zmęczeniem i sennością? Bardzo fajne pytanie. Jakby na czasie trochę, w związku z tym, że mówię dużo na temat stanów zapalnych, w ogóle temat mnie bardzo, bardzo zaskoczył. Już wam pokażę, dlaczego. Moment, zaraz wracam. Słuchajcie, kojarzycie tą książkę: Jak wzmocnić odporność? Zobaczcie, jak ona jest gruba. Kojarzycie tą książkę? jak wzmocnić odporność. Te, w tej książce napisałam wszystko na, toma, na temat zdrowego życia, na temat tego, jak funkcjonować w dzisiejszym świecie. To jest taka biblia zdrowego życia. Jak wzmocnić odporność. To jest wydawnictwo Zwierciadło. I ja już tu w tej książce pisałam na temat stanu zapalnego. Pamiętam, jak kiedyś mówiłam o stanie zapalnym, to wszyscy mówili, wiesz, Wierzbicka wszędzie widzi stan zapalny. W książce też napisałam. I wydaje mi się, że to jest wielokrotnie niedoceniany stan, który nam towarzyszy. Chcę Wam powiedzieć, jeżeli macie tą książkę, to chcę Wam powiedzieć, na której stronie należy ją otworzyć, żeby przejść do tego, o czym Wam chciałam powiedzieć. Tutaj, słuchajcie, jest cały rozdział na temat stanu zapalnego. Czekajcie, tak na szybko, to ja teraz nie wiem, czy mi się to uda. Moment. Bardzo ważna sentencja, która jest za, za, na samym początku tutaj. Paradoksem naszych czasów jest to, że człowiek otyły często jest niedożywiony, bo je żywność, którą ciężko nazwać pokarmem. W wielkim sklepie nie ma co kupić do jedzenia, pomimo, że pęką szwach od przeróżnych towarów. Jeżeli jeden mały dział nazywa się zdrowa żywność, to czym jest cała reszta? Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej wiedzy na temat zdrowia, składników odżywczych, kalorii, właściwości poszczególnych produktów, a jednocześnie nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy takiej epidemii otyłości, chorób przewlekłych, chorób, zwiększających ryzyko zgonu, alergii czy chorób których organizm zwraca się przeciwko samemu sobie. I cały wstęp tej książki właśnie dotyczy stanu zapalnego. Zobaczcie, to jest strona 22. Stan zapalny. Co jest ciekawe, że w momencie, kiedy wiecie, ja tak sobie po prostu mówiłam o tym stanie zapalnym, to każdy sobie myśli, ja, tam stan zapalny, e-tam, no takie tam gadanie. Ale słuchajcie, ja naprawdę. Przygotowując materiały do wielu, tutaj jest też um, fantastyczny wykres pokazujący, co zależy od stanu zapalnego, od przewlekłego stanu zapalnego. I to donosi już od dawna literatura medyczna, już od dawna w PubMed można znaleźć artykuły, które mówią, że miażdżyca pochodzi od stanu zapalnego, nowotwór od stanu zapalnego. Cukrzyca od stanu zapalnego, a od czego zaczyna się cukrzyca? No, ona się zaczyna najpierw od insulinoporności, a insulinoporność zaczyna się od stanu zapalnego, dlatego też szczupłe osoby mogą mieć również insulinoporność i zmęczenie. Dlatego, jeżeli mnie pytacie, jak sobie poradzić z wiecznym zmęczeniem i sennością, to przede wszystkim musicie złagodzić stany zapalne i dla tych osób, które na przykład jeszcze nie mają tej książki albo chciałyby już teraz szybko, natychmiast coś w tym temacie zgłębić, no to ja kilka dni temu, za co mnie właśnie Instagram zablokował, ale już jestem odblokowana, udostępniłam Wam informację o tym, że opublikowany został film. To jest film z tamtego roku, z festiwalu Vibracje, gdzie ja mówiłam na temat stanu zapalnego podczas tego festiwalu. Niesamowite było to, że wiecie, festiwal Wibracji, mnie się wydawało, że to jest taki festiwal dla wegan i wegetarian. Trochę miałam takie obawy, żeby tam występować, ale to było niesamowite, ponieważ ja dostałam wtedy owację na stojąco podczas tego wy wykładu. Ja byłam niesamowicie wzruszona, że mogłam o tym wszystkim powiedzieć. I ten wykład macie zupełnie za darmo do obejrzenia. Ale on jest na YouTubie festiwalu wibracje. Jeżeli chcecie wejść tam um, bezpośrednio, nie chcę Wam się szukać w internecie, to po prostu wpiszcie zapalenie i powinno Was przekierować, zresztą znajdziecie te rolki u mnie na Fidzie. Mam nadzieję, że już widzieliście ten film, no bo właśnie to dotyczy i osób, które mają insulinoporność, cukrzycę, choroby autoagresywne, czyli Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawu, pęcherzyce, czy mają alergię, każdemu, Przyda się wiedza, która jest zawarta w tej książce, jak wzmocnić odporność organizmu. Każdemu przyda się wiedza dotycząca stanów zapalnych, i tutaj jest mnóstwo tego, jak sobie z tymi stanami zapalnymi radzić, ponieważ to jest generalnie cały styl życia nasz. Ach, myślę, że piszecie odnośnie tego, jak się zagoi, będzie pięknie. Tak, to był czwarty zabieg, będzie, i powiem Wam, że mega widać różnicę. Więc jeżeli ktoś ma płytkę unaczynioną twarz, tak jak ja, to, to warto jest to rozważyć. Suplementacja na trądzik różowaty, rumień twarzy. To jest pytanie, które już wielokrotnie się pojawiało u mnie na kanale, i ja kolejny raz nie dam Wam jednoznacznie odpowiedzi. Jako osoba, która tworzy receptury suplementacyjne. Jestem w ogóle fanką suplementów. Bardzo lubię i w pracy z pacjentami zawsze te, te listy suplementów są dość obszerne, ale ja opieram suplementację na badaniach laboratoryjnych, czyli ja muszę najpierw wiedzieć, co jest w organizmie, bo nie ma czegoś takiego, że trądzik różowaty i, czy zaczerwienienie twarzy i suplementy, tak? No jakby nie ma czegoś takiego, no bo. Można powiedzieć, to jakiś suplement na przykład na haśmoto. I okej, okay, my możemy powiedzieć, że są jakieś suplementy bardziej lub mniej dedykowane, natomiast musimy wiedzieć, jaka jest przyczyna. Bo trąbki różowaty i rumin twarzy mogą wynikać z nietolerancji histaminy. I teraz możesz na przykład łykać sobie kwercetynę, bromelainę, witaminę C, rutynę, które mogą być tutaj pomocne, czy wyciągi z pokrzywy, ale nie muszą, bo. Jeżeli ty na przykład jesteś osobą która lubuje się w winie i każdy wieczór spędza przy winie. Taki przykład z kosmosu, tak? No to nic ci nie pomoże to, że będziesz łykać suplementy w kwestii histaminy, tak? No bo dalej dostarczasz sobie tą histaminę. Tak samo osoby, które mają alergię, mogą sobie dalej jakby eksponować na działanie histaminy w przeróżny sposób. I zapytać się, jakie suplementy. No to tak samo jak jest z tymi, wiecie, suplementami wzmacniającymi wątrobę i ty dalej jesz, to byle co i to oddziałuje. Także nie ma bezpośrednio suplementu na to. Są suplementy wspierające w pierwotnej przyczynie. Czyli jeżeli wiemy, że jest dysfunkcja wątroby, to możemy brać suplement wspierający wątrobę. Jeżeli jest dysfunkcja nerek, możemy brać suplement wspierający funkcję nerek. Jeżeli jest dysfunkcja jelit która się często odbija na skórze, no to możemy brać suplementy wspierające funkcję jelit. I tak to wygląda. Natomiast też musimy zawsze pamiętać o tym, że powinniśmy się wspierać tutaj oczywiście dietą i zdrowym stylem życia. Co najlepiej jeść na kolację przy insulinooporności? I tu jest kolejna książka, którą Wam chciałam polecić. To jest moja kolejna autorska książka insulinooporność, dieta i styl życia. Tą książkę możecie skupić na stronie Iven Dieta. to jest mój self-publish, czyli to sobie sama wydawałam. Tutaj macie przepisy, macie śniadania, obiady i kolacje. Tych przepisów jest 80, więc bardzo dużo. I ta książka jest dostępna na stronie ajwendieta.pl w zakładce sklep. Kolacje przy insulinooporności powinny być lekkie, mogą być węglowodanowe, ale znowu to zależy, jak silna jest insulinooporność. Dzisiaj popularny staje się styl życia paleo, keto, karniwor, więc są osoby, które funkcjonują na przykład na dwóch posiłkach, i wtedy ciężko jest nawet to nazwać kolacją, bo to jest tak zwane obiadokolacja, czyli jemy sobie między 13 a 16 ostatni posiłek. Pytanie? Czym jest kolacja, tak? Czy kolacja to jest posiłek, który jemy na przykład o godzinie 19, 20? Czasami słyszę, że ktoś jest na przykład na karniworze i je trzy posiłki. Moim zdaniem, na karniworze to się trzech posiłków nie da jeść, ponieważ jeżeli drugi posiłek jest bardzo syty, to absolutnie trzeciego się po prostu nie chce jeść, więc nie wiem, co to wtedy oznacza. Czy to oznacza, że ktoś na przykład je wędlinę i warzywa? Jakby liczy się nie tylko co, ale ile. O której godzinie, jak objętościowe są to posiłki, czy są wystarczająco tłuste. Jeżeli posiłki są rozłożone w taki sposób, że na nie jest białkowo-tłuszczowo, na obiad jest białkowo-tłuszczowo, to na kolację może być więcej węglowodanów. Natomiast u niektórych osób sprawdzi się dieta z bardzo dużym ograniczeniem węglowodanów, wtedy na kolację jecie sobie delikatną zupę, sałatkę, jeżeli jecie. Warzywa, tak? No, albo coś na przykład z kaszą, albo chleb z jakiegoś dobrego zboża, z komosy ryżowej, z amarantusa, z gryki bezglutenowy. No, jakby musi to być w całości zestawione. Dobra, szukam kolejnych pytań, bo na pewno tutaj jest mnóstwo, tylko jeszcze do niej nie doszłam. Jak sprawdzić, czy mam nieszczelne jelito, i co zrobić, żeby je uszczelić? Słuchajcie. Są różne testy na sprawdzenie szczelności jelita. Niekoniecznie musi być to zgodne z prawdą. Nam niektórzy mówią, że test buraczany to tak do końca nie działa, dlatego że betalaina, czyli czerwony barwnik zawarty w burakach, po prostu nie jest trawiony przez nasz żołądek. Dopiero w momencie, kiedy mamy dobrze dokwaszony żołądek, być może to trawienie betalainy jest lepsze ze względu na to, że to pH się obniżyło i nasze soki trawienne potrafią lepiej rozkładać ten barwnik. I paradoks jest taki właśnie, że jak się zaczynamy lepiej odżywiać, to po pewnym czasie nie mamy takich bordowych siuśków. co niektórzy mówią, że im się jelita uszczelniło. No po prostu poprawiło się dokwaszenie naszego przewodu pokarmowego, <coughs> dokwaszenie właściwie żołądka. Jak sprawdzić, czy mamy szczelne jelita? No, moim zdaniem tutaj najlepszym barkerem jest zonulina. Po prostu oznaczamy sobie zonulinę, i to z krwi. No są różne badania, są z krwi, są z kału. Pytanie, którą lepiej? No jedną i drugą możemy próbować oznaczyć. Ta z krwi. No chyba ta z krwi jest mniejszym. Ma gorszej jakości marker. Lepsza jest ta z kału. Natomiast problem jest taki, że ta pewnie standaryzacja badań, że w jednym laboratorium wyjdzie tak, w drugim tak. Chyba lepiej by było zrobić to z badania ale i tak nie ma do końca pewności. Czy jeżeli Ty masz prawidłowy poziom zonuliny, to, to na pewno masz szczelne jelita, tak? Jakby w 100% nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć i ta, te problemy diagnostyczne są du dość duże, bo mamy zanulinę, okludynę, jedna otwiera, druga zamyka, na pewno nie jest to jedyna sytuacja. W sytuacji, kiedy te jelita rozszczelniają się, bariera jelitowa się rozszczelnia, w badaniach naukowych mówi się o tym jako leaky gut, czyli cieknące jelita i można już dość dużo artykułów też naukowych w tym temacie znaleźć. To jest jakby rozszczelnienie się połączeń ścisłych w błonie śluzowej jelita, co nie oznacza, że masz dziury tylko po prostu te przestrzenie są większe, więc to, co znajduje się w jelitach, nie do końca pokarm, może przenikać do organizmu, powodować stan zapalny. Fajnie na jelita działa to, żeby po prostu tam był spokój, tak? Czyli jeżeli w tych jelitach, wiecie, tak się wycisza, te jelita nie buzują, nie masz gazów, przelewania, to wtedy można powiedzieć, że one się po prostu naturalnie zaczynają uszczelniać, jak to zrobić? No przede wszystkim obserwować się, po czym Ty masz te przelewania, czy powinna być lita rozdzielna, czy może należy ograniczyć warzywa, czy ograniczyć paradoksalnie błonnik, a może masz pasożyty, może masz glistę ludzką, giardie lamblie, czy tengoryjca dwunastnicy, czy jeszcze jakiegoś innego tych pasożytów troszkę może być i one również mogą wpływać na rozszczelnienie. To, że Ci się przelewa w jelitach może być kwestią giardii lambli, ona też powoduje takie dolegliwości, czyli tak zwany zespół jelita drażliwego. No i przelewanie może być wywołane przez nietolerancję histaminy. A, a no, ostatecznie jak się przelewa, to, to może dojść do tego rozszczelnienia. Co wpływa na szczelność? Mogą tutaj poprawić pracę buliony kolagenowe, mięso ze względu na to, że jest to kolagen, glutamina, bardzo ważny aminokwas w kwestii uszczelniania jelit, niektórym pomagają probiotykoterapia, kwas kaprylowy, także tych substancji jest dużo. Natomiast też znowu chcę, żebyśmy tutaj byli szczerzy. Nie jest to tak, że jeżeli przelewa Ci się w jelita, dzieje się tam katastrofa i kupisz sobie ogromne dawki L-glutaminy i zaczniesz je zażywać. To, że te jelita się nagle uszczelnią, tak? To, to, to w ten sposób nie działa. Pamiętajcie, że zawsze to musi być całościowe podstępowanie. Jak się chronić przed chorobą leśniowskiego krona? No, nie wiem jak. Um, żyć tak, żeby wszystko grało jak w orkiestrze, w filharmonii, czyli. Wychodzisz na spacery, uziemiasz się, masz kontakt ze słońcem, jesz odżywczą żywność, starasz się redukować stres, starasz się żyć w zgodzie z naturą, ze sobą, uwalniasz emocje na przykład metodą Hawkinsa. Można pracować też z totalną biologią, opukiwanie, masaże itd. dzisiaj technik jest bardzo dużo, ważne, żeby wdrożyć znowu postępowanie całościowe. To jest pytanie, jak uchronić się przed chorobą leśniewskiego krona. to jest to samo pytanie, jak uchronić się przed insulinoopornością, bo to nie jest prawdą, że na insulinooporność będzie wpływać tylko to, że jesz nadmiar węglowodanów, bo już dzisiaj wiemy, że są osoby, które wcale nie muszą jeść nadmiaru węglowodanów, a również mogą mieć insulinooporność, która wynika ze stanu zapalnego. Czy produkty proteinowe są zdrowe? No to, wiecie, to jest takie pytanie bardzo ogólne, nie? Bo do produktu proteinowego również można zaliczyć batona. Czy taki baton jest zdrowy? Trzeba by było przede wszystkim popatrzeć na skład. Ja czasami sobie dokładam do koktajli białkowych, dokładam również izolat białka extensor i uważam, że jest zdrowy. Dla mnie konkretnie, bo ja nie mam nietolerancji białek mleka krowiego. Natomiast jeżeli ktoś ma taką nietolerancję białek mleka krowiego, to rzeczywiście może być to problematyczne dla tej konkretnej osoby i ciężko jest wtedy powiedzieć, wiecie, że to jest zdrowe, więc pojęcie proteinowe produkty jest bardzo, bardzo obszerne. Dobra, szukam sobie pytań, bo znowu mi to wszystko przeskoczyło. Dobra, lecę, lecę po kolei. Nie wiem, czy czegoś nie pominam, ale chyba nie. Jakie powinny być proporcje HDL, LDL, trójglicerydów? No generalnie mówi się, że LDL do HDL powinien być 2 do 1. Nie pamiętam, jakie tam proporcje trójglicerydów. Ja generalnie patrzę na to, żeby było tak, że jak mam ten całkowity cholesterol 250-300 to LDL może być 150-200, a HDL wtedy powinien być około 80-90, wtedy jest OK. Natomiast jeżeli macie LDL, który zbliża się do HDL, to trzeba szukać przyczyny w wątrobie, czyli może być jakaś dysfunkcja wątroby. Trójglicerydy wtedy najczęściej są poniżej 150. Bardzo nie lubię mm, wsadzania czegoś w konkretne ramki. Ja wiem, że dla was to jest łatwiej, tak? bo wy sobie możecie wsadzić w te wiecie, schematy i ocenić, czy w miarę jest OK, czy nie. Ja się trochę tutaj kieruję, że tak powiem, czuję I jak mi to wygląda i odnoszę sobie konkretnie do człowieka. Jak działać przy nadmiarze wapnia? Senior dużo leków. Pytanie, co oznacza nadmiar wapnia? Pytanie, co oznacza? No bo skąd wy wiecie, że ktoś ma nadmiar wapnia? To, że robią się, że robi się kamień na zębach, to nie oznacza nadmiaru wapnia. To, że robią się zwapnienia w tętnicach, nie oznacza nadmiaru wapnia. Słuchajcie, wapń może pływać w tętnicach i wapń może się odkładać jako kamień na zębach, choćby ze względu na jakieś zaburzenia pracy nadnerczy, zaburzenia przytarczyc, nieprawidłowy poziom parathormonu, stany zapalne. Okazuje się, że w stanach zapalnych i to też już jest naukowo dawno udowodnione, że stan zapalny zwiększa uwalnianie wapnia z organizmu. Kiedy się może pojawić więcej wapnia, kiedy ktoś oddycha buzią, i dochodzi do hiperwentylacji. Czyli paradoksalnie nie ma za dużo wapnia, tylko się odwapnia, wydalając ten wapń z organizmu. Więc trzeba zadbać o to, żeby zredukować stres, przywrócić prawidłowe oddychanie buzią, czasami wyrównać dodatkowo jeszcze magnes w organizmie. Pozostałe elektrolity, zadbać o potas, o fosfor, witaminę A, por, krzem i tak dalej, o prawidłowy poziom witaminy D i K2. Czy implanty zębów mogą być szkodliwe dla zdrowia? Nie wiem. Słuchajcie, ważna rzecz, ja już to zaczynam powtarzać regularnie, już co nasze spotkanie. Nie może być taka sytuacja, że na przykład ktoś powie: Ja nie będę mieć implantu. Ponieważ to jest szkodliwe i to uwalnia jakieś toksyczne substancje. I teraz trzeba zadać sobie pytanie. Po pierwsze, czy ja jestem jakimś alergikiem? Można sprawdzić, są specjalne testy płatkowe, żeby sprawdzić, czy mam alergię na metal i zobaczyć, czy to, co będziemy w szczepie, to, co będzie w kości, czy może w jakiś sposób oddziaływać negatywnie na zdrowie. Czy ja na pewno muszę robić sobie jakiś dany implant? Bo teraz, jeżeli sobie nie zrobicie implantu, to, to co zostawiacie dziurę, może dojść do bardzo e, przykrych konsekwencji przemieszczenia się zębów, atrofii kości. No, człowiek jest przygotowany do tego, żeby mieć zęby i po prostu gryźć tymi zębami, naciskać na kości, tak? E, jeżeli go nie macie, to jest to problem. Można się zastanowić, czy się chce mieć implanty, e, nie wiem, czego. no... na przykład, jakbyście się zastanawiali, Hmm, czy implant to jest zdrowa rzecz, ale na przykład macie tak, tak duże zwyrodnienie w biodrze, że potrzebujecie implantu kości biodrowej, albo no na przykład macie przepuklinę, tak? I w tą przepuklinę muszą Wam wstawić jakąś siatkę. Wiadomo, siatka to plastik, to będzie być może uwalniało jakieś toksyczne substancje do organizmu. Pytanie, czy ona jest absolutnie wam niezbędna? Bo jeżeli tak, to się w ogóle nie ma co zastanawiać. I tak samo jest z antybiotykami. Jeżeli antybiotyk jest absolutnie niezbędny, to się nie zastanawiajcie. Ja niestety z przerażeniem patrzę dzisiaj, co się dzieje. I zapewne trochę się też do tego przyczyniłam gdzieś tam, krytykując konwencjonalne metody leczenia na początku, ale teraz cały czas o tym przypominam, że są sytuacje, w których nam potrzebne są konwencjonalne metody leczenia. I znam osoby, które od trzech lat wiedzą, że mają pasożyty, ale tak boją się zastosować leki chemiczne, bo się obsłuchały, że się nie leczą. No wiecie, to jest absurdnie. Albo od kilku lat chodzą z czymś tam i nie ma w tym czymś postępu, bo się zastanawiają, bo analizują, bo może taka metoda, może taka, może to zaszkodzi. Bardzo nam szkodzi sposób, w jaki myślimy o tym. I ja działam tak, ale Wy musicie znaleźć swój sposób. Jeżeli jest jakiś problem, to go rozwiązuję natychmiast. Dlatego że. Nierozwiązanie go natychmiast generuje kolejne problemy, i kolejne, i kolejne, i po trzech latach mam już 3, 4, 5 kolejnych problemów, i wtedy bardzo często ludzie się pojawiają: Ja już jestem cała chora, to ja już nie wiem od czego mam zacząć, a trzeba było zacząć te kilka lat temu cokolwiek robić. Znam też takich, yy, takie osoby, które jak już były kiedyś chore i miały zaproponowane leczenie, to nie skorzystały, bo to leki chemiczne i co to będzie? Pojawiły się kolejnego specjalisty po dwóch latach, i ten stan za każdym razem się pogarszał. Do tego stopnia, że po kilku latach takiego odmawiania leczenia, te osoby były już w takim stanie, że żaden lekarz i żaden szpital nie chciał się podjąć leczenia tej osoby, ponieważ leczenie stało się już faktycznie zbyt niebezpieczne dla tego konkretnego organizmu. A piszecie, że książka super, że film super, obejrzałam ten film, bardzo dziękuję, polecam każdemu obejrzeć. Czy białko jaj może wywołać reakcję układu immunopodobne jak alergie pokarmowe? Pewnie, że tak. Są osoby, które mają alergię na białka jaja. Pojawienie się oleju w muszli po wypróżnieniu. Przeszłam na dietę low-carb dwa tygodnie, jak sobie pomóc. Może nie oleju. <gryw> lecz pojawienie się tłuszczowych stolców, jest to związane na pewno z tym, że brakuje odpowiednich enzymów do trawienia. Tutaj może pomóc żółć wołowa, oksbile i wdrożenie suplementów wspierających trawienie. Może być to na przykład pankreatyna. Przepiękne zdjęcia z tej książki. Mówimy o tej książce. No właśnie tak patrzę, nie? Wiecie, bo to są takie zdjęcia takie naturalne, z bliska. Tu wszystkie moje zmarczki widać. Tak zwana stara baba wierzbicka pokazała się bez zmarszczek to jest zresztą tak, że jak robię sobie sesję zdjęciową, a to jeszcze było w lecie robione, to dopiero było widać te zmarszczki. Jak sobie robię sesję zdjęciową, to nie, po, nie pozwalam tam wiecie, wygładzać, żeby było tak, jak trzeba. Jakie jest Twoje zdanie na temat kolonoskopii? No pozytywne, po prostu idźcie zrobić kolonoskopię, żebyście wiedzieli, co w waszych rurach jest. Czy przy histaminie się puchnie? Mam obrzęki na twarzy. Oczywiście, że przy histaminie się puchnie. Histamina działa też wtedy, na przykład, jak was owad ugryzie, no i wtedy jest opuchlizna to jest reakcja histaminowa. Kolonoskopia. Każdy powinien zrobić po 40 roku życia. Dokładnie. Też jestem tego zdania, że powinno się zrobić. Nagłe, piekące, gorące wysypki. Chyba histamina. Czy kawa może potęgować? Tak. Kawa absolutnie potęguje działanie histaminy. Więc jeżeli ktoś chce poradzić sobie z histaminą, absolutnie musi zaprzestać picia kawy. Histamina może działać nagle. Taka jest reakcja też często, że to jest gwałtowna reakcja. Może być to reakcja na ciepło, na zimno, na emocje, na konkretny produkt. Ja już drugą dobę na głodówce, chcę 5 dni zrobić, w lodówce chłodzi się bulion od pani zdrowa zupa. No to i super, brawo właśnie. Na temat bulionów też sobie zrobimy live'a, ale myślę, że czwartek, piątek Wam jeszcze poopowiadam na temat kolagenu i zdrowych zup. W środę widzimy się tutaj na live'ie dotyczącym lasoterapii, będzie ze mną specjalistka od lasoterapii. Myślę, że zadbać warto na początku jelita, oczyszczać i wzmacniać probiotykami, tak jest. E, zrobiłam badanie, jestem na Keto od roku, cholesterol 288. Co zrobić? Nic nie zrobić. Ja nie rozumiem, skąd to zmartwienie. Ja też mam, nie wiem, 250 czy 260. Ej, nie jest to powód do zmartwień. Ludzie. E, co piąte zdanie słyszę, co jest? Co jest? Nie rozumiem. Co jest? Czy live będzie zapisany? Live zawsze staram się zapisywać. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby się nie udało zapisać. Jakie dawki L-glutaminy są bezpieczne i terapeutyczne dla odbudowy jelit? Zwykle idziemy w dość duże dawki, od jednego nawet do pięciu gramów L-glutaminy. Ja Wam mówię o takich super funkcjonalnych dawkach, ale wiadomo, że absolutnie każdy suplement musi być dopracowany, dopasowany do, do indywidualnie do konkretnej osoby. Czy jedząc kiszonki i sok z kiszonek można brać dodatkowo probiotyk? Można. Z tego, co obecnie słyszę, to panuje takie trochę oburzenie na to, że nie powinniśmy mówić, że kiszonki zawierają probiotyki, bo tak naprawdę nie. Zawierają bakterie kwasu mlekowego, ale do końca nie można powiedzieć, że są to probiotyki. Więc jest to coś innego niż, niż to, co jest w probiotykach. W probiotykach mamy też różne szczepy. I też pamiętajcie, że kiszonki to jest kwas, kwas mlekowy, natomiast jeżeli chodzi o probiotyki, to tam mamy różne mamy bifidobakterium, mamy lactobacillus, ale różne szczepy, tak? Więc tutaj nie ma znaczenia. Probiotyk powinien być wtedy konkretnie dobrany do konkretnej osoby, do konkretnych potrzeb przy czym nie ma jednoznacznych badań, które by Wam to dobrały, czasami metodą prób i błędów, czyli kupujecie probiotyk i sprawdzacie, jak on na Was oddziałuje. Niektóre osoby mówią, że po konkretnym probiotyku, po konkretnym szczepie albo po konkretnym probiotyku z konkretnej firmy mają zaparcia, więc też trzeba to sprawdzić i każdy potrzebuje probiotyku. Jak walczyć z przewlekłym zmęczeniem po południu, kiedy jest mega spadek energii i bez włada, bez Obezwładniająca senność. To, co powiedziałam na początku zapoznajcie się z tą książką. Druga rzecz, która bardzo pomaga, to jest dieta niskowęglowodanowa przez cały dzień, trzecia, ale powiedziałabym, że pierwsze, najważniejsze, to jest wysypianie się. Sprawdźcie, czy śpicie co najmniej te 7-8 godzin i czy kładziecie się spać o 21.30. Jeżeli tego pilnuję, to nie mam żadnych spadków energetycznych po południu. Jak długo czekać po wprowadzeniu suplementu, żeby zobaczyć, czy nie szkodzi? Na przykład witamina C. Nie wiem. Do końca nie wiem, jak, o, o, o co pytasz. Bo jeżeli bierzemy na przykład witaminę C, no to bardzo szybko się dowiemy, czy jest problem, no bo nam się chce, że tak powiem, kupę bardzo szybko i to taką pędzącą. Jeżeli chodzi o suplementy, to często jest tak, że jeżeli je przyjmujemy, to już w danym dniu czujemy, że one nam niezbyt służą. Jeżeli wprowadzamy większą ilość suplementów, to czasami warto je wprowadzać pojedynczo, jeżeli ktoś się obawia, że ma dość reaktywny organizm. Kolostrum czy warto przy osteoporozie? Nie wiem, czy ma jakikolwiek wpływ na osteoporozę. Przy osteoporozie to już powiedziałam wcześniej, wapń jest uwalniany z organizmu pod wpływem stresu i stanu zapalnego, czyli jest zwiększone uwalnianie wapnia z organizmu. Bardzo ważny jest poziom parathormonów, bardzo ważna jest praca tarczycy, bardzo ważna jest praca jelit. No i oczywiście odpowiednie dowożenie wapnia do organizmu, bo też pytanie, czy ktoś go spożywa odpowiednią ilość. Z źródłami wapnia są wody wysoce zmineralizowane, są buliony kolagenowe, no i może być nabiał, tutaj kwestia surowy, na pewno nie taki UHT. I też, co ważne, witamina A. Bor magnes. One są kluczowe do tego, żeby we właściwy sposób wchłaniać wapni. Sumplementowanie kolagenu na uszczelnianie jelit. Jak najbardziej tak. Miałam wyniki z krwi i podejrzenie rozwoju tej choroby, dlatego zapytałam, czy leki na refluks mogą być przyczyną zmian reumatycznych do takiego stopnia, że nie można ręki podnieść i boli promieniujących do twarzy. Wydaje mi się, że nie. Leki na refluks zmniejszają zdolność do wchłaniania składników odżywczych, natomiast może być tak, że jest refluks, a niezależnie od tego, albo rozwija się jakaś choroba odkleszczowa, albo jest to jakiś stan zapalny, albo jakieś porażenie nerwów. No, trzeba by było dalej tutaj poszukiwać. Oczywiście można spróbować te leki odstawić, też zobaczyć, czy jest jakakolwiek różnica. Czy mając glukozę, wynik 85, a insulinę 139, to dobry wynik. Nie wiem, czy tu nie nastąpił błąd. Bo insulina 139 to jest chyba jakaś pomyłka, no. Nie ma serio? Ale normalnie insulina to jest takie wiecie, norma od 0 do 25, więc ja nie wiem, czy to o takich parametrach tutaj mówimy. Więc 139 to, to jest jakieś zamieszanie. No to, to wygląda tak, jakby wcześniej była spożyta glukoza. Podniósł się poziom insuliny we krwi, obniżył glukozę. Stąd została wyłapana insulina 139. Natomiast jeżeli jest to 85 i 139 w, w pierwszej lub w drugiej godzinie po teście z, z 75 gramami glukozy, to wskazuje to na insulinooporność. Jestem po usunięciu pęcherzyka żółciowego. Teraz mam naprzemienne zaparcia i rozwolnienie. Co może być, yy, co sprawdzić. Um, najprawdopodobniej jest niedobór żółci, czyli ta żółć nie jest, bo wiecie, jak mamy pęcherzyk, to ona się gromadzi i później następuje skurcz pęcherzyka i wypuszczenie żółci do organizmu. Jeżeli nie ma tłustego pokarmu, no to wtedy jakby nie ma tego stymulatora, tak? Um, a jeżeli nie ma pęcherzyka, no to nawet jeżeli jest stymulator, to pęcherzyka nie ma, więc nie ma wystrzelenia żółci. Organizm musi się nauczyć produkować większą ilość żółci w tej konkretnej substancji. Dlatego pomocne może być tutaj oxbile, czyli żółć wołowa i enzymy trawienne, ale też wprowadzanie tłuszczów do diety bardzo powoli. Za wysoki potas, co zrobić? Zwrócić uwagę na dietę, ale też zadbać o prawidłową ilość płynów i prawidłową ilość sodu. I pytanie, skąd wiadomo, że jest za wysoki potas, czy to był chwilowy we krwi, czy to był wynik dobowej zbiórki potasu? Może jest po prostu zwiększone uwalnianie potasu i to, to tylko w ten sposób. Natomiast niekoniecznie musi to oznaczać za wysoki potas. No, na pewno warto, żeby tutaj skonsultować to z lekarzem, czy jest faktycznie taki problem, że musimy to ogarnąć w jakiś sposób farmakologiczny. No bo potas doprowadza do tego, że rozregulowuje się nam praca, praca serca. To by było widać. Często jest niemiarowa praca serca, mogą być omdlenia, mogą być skurcze. Wszystkie zaburzenia elektrolitowe w taki sposób działają. Pojawił się do Mirek Skwarek, pozdrawiam cię serdecznie. Ja dzisiaj z Mirkiem mam masterminda. Wieczorem zresztą mówiłam Wam o tym, że uczę się marketingu, także <grytanie> zapraszam, wbijajcie do Mirka. Czy powinno się usunąć migdałki, by nie nawracały przeziębienia, kaszel, katar, jak sobie z tym poradzić? Mm. Niektórzy są zwolennikiem usuwania całkowicie migdałków, inni są zwolennikiem oczyszczania migdałków, czyli usuwania ich powierzchni, żeby je wygładzić. Ja nie potrafię tutaj jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno jeżeli rozmawiamy sobie ze specjalistami od dzieci, naturoterapeutami od dzieci, to oni są zwolennikami często usuwania, dlatego że potrafią tam siedzieć paciorkowce. Natomiast dobrze by było tutaj sprawdzić, zrobić wymaz ucha, z nosa, z migdałów, Powinien to dobry laryngolog ocenić, sprawdzić poziom ASO we krwi i wtedy ocenić czy jest, czy faktycznie mamy tutaj jakikolwiek problem. Słuchajcie jeszcze może za cztery pytania i kończymy, bo umiał być króciutko. E, dobra, dobra. Histamina, o to ciekawe pytanie. Histamina na poziomie 5, czy to już nietolerancja? Nie musi, nie musi oznaczać nietolerancji. Histamina 5 może oznaczać, że mamy do czynienia z nadmiarem histaminy, czyli reakcją alergiczną w danym momencie, e, zwiększonym wytwarzaniem histaminy w organizmie pod wpływem produktów, które są bogate w histaminę. I teraz zależy, jakie to są normy. Kiedyś te normy były od 0 do 1. Gdzie jeden uważano, że już jest dużo. Dzisiaj te normy zostały poszerzone i tak naprawdę to do końca nie wiemy. Ale żeby stwierdzić, czy mamy nietolerancję histaminy, to trzeba by było najlepiej zrobić jeszcze metabolity histaminy z moczu i sprawdzić sobie enzym dao. Obrzęki rano, twarz i dłonie. Gdzie szukać przyczyny? Plus zalanie ciała pajączkami naczyniowymi. No, wygląda to jak, na, jak problem z histaminą, jak z alergią. Może być to problem równie dobrze od nerek, może być to problem zaburzeń elektrolitowych. Natomiast takie pajączki yy, naczyniowe. Nie chcę też Wam tutaj ściemniać, że wiecie, że wystarczy, że sobie tam zażyjecie suplementy, bo z tego powodu też miałam laser. Ja mam po prostu płytką, naczynioną twarz i laser, witaminę C. No bo na witamina C, rutyna, kwercetyna tutaj nie zadziałały cudów. Jeżeli chodzi o naczynka na całym ciele, no można spróbować witaminą C, kwercetyną, rutyną i zobaczyć, czy jest lepiej, ale na pewno trzeba było trochę lepszą diagnostykę zrobić. Wysypka na twarzy i plecach. Czy przyczyną może być mleko? Wiecie co? Nie wiem dlaczego, bo ja nie wiem, czy w ogóle mleko jest tutaj pite. Bo jeżeli ktoś ma wysypkę na twarzy i plecach, to równie dobrze może mieć zaburzenia hormonalne, pasożyty, e, nietolerancję jakąś na coś, alergię na coś. Histamina też daje takie objawy. Histamina też może powodować bóle stawowo-kosmostawowe. Buliony, czy wiecie, że bardzo pomogły również na dziąsła? Super, no i pięknie, bo kolagen fantastycznie oddziałuje na nasz organizm. Mamy tego kolagenu najczęściej zbyt mało, dlatego że powszechnie w telewizji opowiada się, że się ludzkość przebiałkowuje. Efekt jest taki, że ograniczamy spożycie białka, a co za tym idzie, zmniejszamy zdolności regeneracyjne organizmu. A do, do tego dochodzą wszyscy wieszczowie, którzy mówią: Kolagen nie działa, szkoda hajsu na to wydawać. No to, no to szkoda, no to nie wydawajmy. No ale skąd masz niby mieć ten kolagen? Teoretycznie powinien wyprodukować go twój organizm, ale im jesteśmy starsi, tym ma mniejsze zdolności, a przede wszystkim musisz mu dostarczyć aminokwasy do produkcji kolagenu. Jak? Jak ty się nie odżywasz produktami bogatymi w pełnowartościowe białko? Czy po wypiciu kawy od razu po co się pod pachami to histamina? Tak, jeżeli po wypciu kawy po, zaczynacie się pocić, to może być to histamina, ale też może być to wzrost poziomu kortyzolu i adrenaliny. A jakie mogą być przyczyny bezsenności? Całe mnóstwo. Niebieskie światło, stres w ciągu dnia, Mnie. pasożyty, stany zapalne, alergie, brak wytwarzania melatoniny, który je, na, na, na który mamy wpływ przez cały dzień tam, Popatrzcie sobie też, są rolki w tym temacie. Czy wynik EGFR oznacza problem z narkami? Ponad 60 nie. To nie oznacza problemu z narkami. No dobrze, słuchajcie. Dobrze, dobrze. Macie tutaj jeszcze mnóstwo pytań, ale standardowo nie jestem w stanie na wszystkie pytania e, odpowiedzieć. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy dzień, za to, że tutaj byliście ze mną. Przypominam, że będziemy mieć jeszcze kolejnego live'a. Jutro może mi się uda zrobić Q&A, to będę. Zapowiem jeszcze o której godzinie, bo jutro muszę troszkę odgrzebać się jeszcze od zaległych tematów związanych z pacjentami. W środę o godzinie 19 mamy tutaj live'a na temat lasoterapii, a w czwartek bądź w piątek zrobimy sobie live'a na temat kolagenu i na temat bulionów kolagenowych. Bo jest to uważam coś fantastycznego, coś co naturalnie dostarczamy do organizmu i można oszczędzić na tych takich dość drogich suplementach kolagenowych, pijąc po prostu buliony, wyciągi z kości. Kiedyś to był taki standard, że się w weekend gotowało. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia.